Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chcemy pojechać na pole, zobaczyć jak nasz czosnek, jak wygląda sytuacja, czy możemy już tam wejść. Bardzo mi zależy, żeby już w końcu posiać pietruszkę. Powinna ona być wysiana dosyć dawno, no ale niestety była woda na polu, mokro i tej pietruszki wysiać nie mogłam. Pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda, czy w ogóle już możemy myśleć o jakichkolwiek planach co do wysiewania pietruszki. Koło domu mam bukszpany, które co roku kwitną i tak dzisiaj rano wstawałam i nawet zaglądałam na nie. Wydawało mi się, że jeszcze nie kwitną, no ale pszczoły wyczaiły, że już kwitną. Zobaczcie, ta tutaj zbiera pyłek do koszyczków pyłkowych. Jest to pierwszy pożytek, bardzo cenny w ulu, no i też cenny produkt dla nas ludzi. O jego właściwościach już wielu z Was się przekonało. Zobaczcie, jak ona to umiejętnie robi. Zbiera i na tylną parę odnóży do koszyczków ten pyłek trafia i z takimi kuleczkami będzie zaraz leciała do ula. Pogoda ostatnie dni jest naprawdę ładna. W dzień jest cieplutko. To i pszczoły mają co zbierać, bo wszystko zaczyna kwitnąć. Bazie pięknie kwitną, dziczki też już ładnie się rozwijają. Tatuś zastanawia się, rąbać drewno czy nie rąbać drewna. Jak tam, tatuś? Będziesz rąbał czy nie będziesz rąbał? Będę rąbał. Będzie rąbał. Rąbanie drewna wbrew pozorom nie jest łatwą sztuką. Tutaj trafił się zapieklok. I najprościej jest rozłupać go przez klin. Za pomocą klina. Nie wszystkie są gładkie, bez sęków, że idą tylko pyk, pyk, pyk. Z niektórymi trzeba się niestety trochę pomęczyć. Tak jak tutaj za pomocą klina. A są też takie, że wystarczy umiejętnie siekierą i też błędem jest łupanie od środka, bo tu się można załupać. Uderzyć na brzegu klocka raz, potem drugi środek i on ładnie pęka. No chyba, że jest sękaty dziad, tak jak ten, to trzeba już bardzo się przy tym narobić. No ewentualnie użyć klina i połowa roboty, połowa siły zaoszczędzona. Osobiście uwielbiam rąbać drewno. I kiedyś, jak tatuś był chory, to rąbałam. Nie było komu, to rąbałam ja. Mamusia stoi i zagląda. Co my tutaj robimy? Mamusia z widłami robi porządki, przenosi tutaj słomę, siano, ma zajęcie, nie nudzi jej się. No właśnie mówię, że mamusia z widłami, strach się bać, także ja przezornie idę w drugim, w przeciwnym kierunku niż ty. Pyta się mamusia, gdzie jest Edziu? Gdzie on jest? A Edziu zagląda tutaj w ule. Jak sytuacja wygląda? Dostały one witaminy na wzmocnienie. Idą dosyć fajnie w siłę. Tutaj noszą pierwsze pożytki. No i już zaczyna się kontrola, przegląd, zaglądanie. Także tutaj już trzeba kontrolować sytuację z pszczółkami. A ja kontroluję sytuację w szklarni na samym początku, zanim pojedziemy na pole. Ostatnie noce mieliśmy tutaj bardzo zimne. Dzisiaj było minus 4 stopnie, wczoraj minus 5. I mimo to, że tak niska temperatura była w szklarni, nic mi tutaj nie zmarzło. Mam wysianą sałatę, rzodkiewkę, tam dalej jest por, koper i
pietruszka, no ale na noc tutaj nakrywam tą stronę agrowłókniną. Podwójnie papryka też nie ucierpiała w ogóle. Zobaczcie, ma się ona dobrze. No jedyne co, to trzeba ją dzisiaj tutaj podlać, bo jest sucho, także podlewanie już idzie każdy dzień. No ale nie ucierpiała dlatego, że nakryłam tutaj agrowłókniną zimową i dałam jeszcze drugą. Także tutaj są nałożone dwie agrowłókniny zimowe, nie wiosenne, tylko zimowe, te takie grube, grube, ciepłe, jedna na drugą i one tutaj podnoszą mi temperaturę. Dodatkowo załączyliśmy dzisiaj ogrzewanie już gazowe, wczoraj właściwie, na wczorajszą noc, także dwie noce tutaj podpalaliśmy tą butlę gazową i też wiele pytań jest, jak dogrzewam szklarnię, czym? Butlą gazową. Kupiliśmy taki napromiennik, no i tutaj wężem przez reduktorem się podłącza, na noc ją zapalamy i świeci się ona do rana. I jak mi się to ogrzewanie gazowe sprawdza? Dosyć dobrze, ale mimo wszystko jest to dosyć duży koszt, bo w zeszłym roku już mam porównanie, w tym roku dopiero drugi raz załączyliśmy tutaj butlę, ale w zeszłym roku ogrzewałam i powiem Wam, że jak załączałam tylko na noc, szłam jak już robiło się ciemno i rano jak wstawaliśmy do obrządku, to wyłączaliśmy tą butlę. Starczała mi na 5-6 dni, ale były takie dni, że musiałam i w dzień dogrzewać. Wtedy starczało mi na 4 dni i w ciągu miesiąca wychodzi to dosyć sporo, bo skoro butla starcza na 5-6 dni, no to w miesiącu idzie mi ich 5, nawet 6 tych butli. No i teraz razy 90 zł to jest 500, ponad 500 zł koszt. To jest dosyć dużo, ale sprawdza się fajnie, bo tutaj podnosi temperaturę. I w zeszłym roku załączaliśmy dwie takie butle. No ale koszt był duży i w tym roku wpadłam na pomysł, że okrywam tutaj agrowłókniną. I jeżeli nie ma, nie głoszą przymrozku, to butli nawet nie ma sensu zakładać, bo te dwie agrowłókniny zimowe świetnie dają sobie radę. No ale jak już głoszą tych minus 1, minus 2 stopnie, no to wiadomo, że trzeba wziąć sobie poprawkę, bo tych stopni może być minus 5, minus 6 w nocy. Więc dla bezpieczeństwa taką butlę dogrzewam. Papryka, no jak widzicie, był odcinek z jej pikowania. Wygląda bardzo dobrze, nie ma żadnych oznak przemarznięcia, listki są ładnie wybarwione, została ona już opryskana emami, tak samo truskawki. I teraz zobaczcie, minęło dosłownie 3-4 dni od oprysku i popatrzcie, jak te listki poszły w górę. Kto oglądał odcinek, to widział, jak one wyglądają, a jak wyglądają teraz. Te tutaj już idą w pąk kwiatowy. I teraz widzicie, co daje stosowanie emów. Raz, że one zostają wzmocnione, dokarmione, to dwa, że one zostają uodpornione na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie chociażby jak właśnie przymrozki. Roślina jest wtedy silniejsza, bardziej taka zaopatrzona i nie przechodzi tak negatywnie tych niekorzystnych warunków. Jeżeli chodzi o emy, to jest bardzo duże zainteresowanie i cały czas dostaję od Was SMS-y, co to są emy, jak one działają, gdzie je kupić. Jest bardzo dużo osób, które te emy już stosują i również piszecie do mnie. Mówicie o ich zaletach, o Waszych spostrzeżeniach
I są to same, można powiedzieć, superlatywy. Są osoby, które emy stosują również w gospodarstwie domowym, w kuchni, do sprzątania, do czyszczenia, bo takie produkty również są. Także tam jest szeroka gama produktów, jeżeli idzie o emy. Film o emach już jest. Możecie się cofnąć, bo na kanale on jest, ale tutaj w opisie tego filmu kliknijcie sobie palcem w tytuł tego filmu i będą podane dwa linki do dwóch sklepów, bo tam, gdzie ja się zaopatruję, są dwa sklepy. Będzie podany numer telefonu i jest również podany kod rabatowy Kobieta7, także tam jest rabat 7% dla tych, którzy będą chcieli kupić. Także tam sobie w ten link wejdźcie, w opis sobie wejdźcie, w te linki, zobaczcie, co tam jest dostępne, skontaktujcie się, możecie zadawać pytania. Po tych deszczach, no, tu jest bajory. Na polu mokro. Woda niby weszła, wzeszła, ale jest mokro. Czosnek. Szczypior popuszczał już bardzo ładnie. Tutaj stała woda, no i niestety on tutaj środkiem, gdzie najwięcej woda stała, wymógł. Tutaj dalej nawet dosyć ładnie wygląda. Kulki wychodzą. No. Bo podchodziły kulki. Tutaj są dwa rządki kuleczek, nasionek. Drugie dwa rządki są już drugi rok po kuleczkach. A tutaj są posadzone kolejne rządki. Tam dalej cebula, wszystko będzie. No. Tak. Troszkę pożółkł. On pożółkł tutaj z mokra. No i teraz te dwie noce były dosyć zimne, ale pójdą emy na nie i na ten czosnek tam opryskam emami. I. Ale tam znowu już będzie wyjazd z ogrodu. Tak się zastanawiamy tutaj. Gdzie tą pietruszkę posiać, bo tam na ogrodzie też jest mokro jeszcze. Nic nie zrobi. Zobaczcie, w dołkach woda stoi. Wyszła tutaj, gdzie stanął nogami, zobaczcie, wyszła woda. I tak żeśmy chcieli, że tutaj sobie wzdłuż drogi zrobimy ciągnikiem i posiejemy pietruszkę, ale jest mokro. No zobaczcie, tutaj nogi się zapadają. Albo tutaj posiejemy pietruszkę, gdzie w zeszłym roku były buraczki. Tam środkiem nie będzie mokro? Nie, no będzie. No to będzie, no ale. Traktor może przejdzie. Traktor przejdzie. Tu otędę, tu może być. Do kupy talerzówką zrzucić i. I będzie, nie? I będzie, no tu, w tym miejscu. No bo tutaj jak się idzie, to jest nawet dosyć, tam, dosyć. Później tam by ewentualnie talerzówka i ogórki były. Tu albo tu. Albo ogórki tam w płoty pokażę. Pola mamy dużo, także. Bo tu, no, gdzie ogórki. Sadzić mamy gdzie. Tylko no kwestia suchości na tym polu. Ale przyleciał talerzówką tu. I tu, a tu, o, tu to by była, bo tu jest w miarę jeszcze przyzwoicie. To zobaczymy, jak traktor tutaj tędy przejdzie. Na warzywa to jeszcze, ale no najgorzej nam tutaj teraz już zależy na tej pietruszce, bo jak ona... Na pietruszkę wystarczy raz talerzówkę. Tak, to pietruszkę można faktycznie tutaj, bo ona ma bardzo długi okres wschodzenia i teraz jest wilgotno, jest chłodno, więc ziarko zdąży napęcznieć, napić się. A później jak się sadzi już końcem kwietnia, w maju, niestety jest ciepło. Ostatnie lata były suche i ta pietruszka nie ma siły wzejść. Mimo, że ją się podlewa z góry, z konewek czy szlaufami, to już nie jest to. To nie jest stałe nawodnienie, tylko nawodnienie czasowe co jakiś czas i ta pietruszka niestety nie wschodzi. No czosnek ładnie, ładnie wygląda. Czosnek ładnie tutaj poszedł w szczypior. Siedzi.
ukorzeniony. Chcę tutaj jeden wyrwać, pokazać wam, jak on wygląda. Ale mokro w środku jest. Piękny system korzeniowy. Tutaj to wszystko obgniło, bo stało w wodzie. Ale system korzeniowy jest ładny. Widziałam jakiegoś robaka żółtego. Mogą one tutaj teraz być. Te robaki takie mokrzycowe, które pojawiają się, jak jest mokro. Ale będę musiała rozrobić sobie tutaj gnojówkę z bonatu. I jak tylko da radę się wejść, to zaraz będę tu, bo tutaj środkiem no jest mokro, jest grząsko. Tam dalej nawet nie idę. Ale za kilka dni tutaj te górki trzeba będzie wziąć haczkę i przehakać, zruszyć po to, aby dostała ziemia powietrza. Czosnek, on lubi napowietrzenie, lubi jak się koło jego korzeni robi. No i teraz tą skorupę trzeba tutaj rozbić, więc haczka i będziemy tutaj dziabać, tak, aby tylko dać powietrze tej ziemi. Zastosuję sobie bonat, zaraz dzisiaj przyjadę, to rozrobię gnojówkę z bonatu i tym bonatem później, jak ona mi się już zrobi, bo to też tak jak inne gnojówki roślinne, trzeba czekać 2-3 tygodnie, no teraz jest jeszcze chłodno, to ze 3 tygodnie ta gnojówka mi się będzie robiła i przeleję, żeby tutaj zaraz mi się nie wdały robaki w korzeń. No i emy. Jak jutro będzie taki też ładny, ciepły dzień, będzie cieplutko, to wieczorem być może będzie pochmurno, no bo teraz nie zastosuję emów, no bo jest słońce. Ich się w słoneczny dzień nie robi. Gdyby było pochmurno, to tak. A z kolei wieczorem, no to będzie już za późno, bo temperatura spada, a to musi być chociaż 2 godziny powyżej 8 stopni. Ale jutro, pojutrze głoszą tutaj pochmurno, nawet takie delikatne mrzenie, to będzie idealnie na zastosowanie emów. Dam tutaj, żeby właśnie one nie żółkły, te szczypiory, ten czosnek, żeby nie żółkł, żeby go wzmocnić. Tak jak w tamtym roku. Kto oglądał, to też wie, jak stosowałam i czosnek był przepiękny. Właśnie poniekąd dzięki emom. Ładnie to wygląda, dosyć mi się podoba, bo powiem wam, że był taki moment, że ja już traciłam wiarę, że tutaj cokolwiek z tego czosnku będzie. Jak ta woda się podnosiła, ona tutaj stała chyba ze 4 tygodnie, nie? W tym miejscu. Długo stała. I tak mówię, nic z tego czosnku nie będzie. No fakt, trochę wymógł. Ale mimo wszystko te 3 rzędy nawet tutaj, gdzie ta woda była, to są. A tam górą bardzo ładnie to wygląda. Podoba mi się. Cebula. Tak. Cebula szęsej, tutaj ogórkami, zobaczcie, już jakbym się uparła, to już bym naskubała szczypiorku do sera. Tam też bardzo ładnie górką zeszła, no tutaj dołkiem nie wiem, czy z niej coś będzie, ale też dostanie gnojówkę z bonatu, żeby nie miała robaków, z mokra, no i tutaj zrobię jej oprysk emami i będzie. Najgorzej to czerwona dostanie na tym najgorszym, najmokrzejszym polu. Czerwoną mieliśmy tam na końcu chyba, tak? Bo tutaj jeszcze czerwoną. Oj, ale tu mokro. Będzie Edziu, ratuj. Chyba sobie żarty robisz. Słucham? Żarty. A ja wiem, że ratowałbyś mnie. Chyba. Ja bym ci kamień rzucił, żeby się szybko ich ociągło. Idź, bo dostaniesz szczypiorkiem. Szczypiorkiem dostaniesz. O, bluszczyk kurdybanek, zobaczcie, już ładnie kwitnie. Bardzo cenne ziele. Jeżeli tylko. Będę miała dowód i ręka, świadków kilka tysięcy. Kilkanaście tysięcy. Ręka drgnęła ci ręka. Ale wiesz, że to będzie dowód i świadków też będę miała. No, ale na co? Nie wiem. Nie wiem na co. Tu na tym ogrodzie, gdzie w tamtym roku miałam warzywa, no jeszcze woda stoi i tutaj nie zrobimy nic, także no tak po cichutku liczyłam, że może tutaj właśnie na tym wybrzuszeniu tą pietruszkę by posiał, ale no nie ma szans, bo jest mokro, tutaj nogami nie wejdzie, a co dopiero ciągnikiem. Szczaw pędzi w górę jak szalony.
Już na zupę by tutaj uzbierał. Może jutro przyjdę, urwę trochę i będzie świeża zupa szczawiowa, którą uwielbiam. Edziu nie. On zupy szczawiowej nie. Ale ja uwielbiam. Zobacz, tu czosnku tyle jest, że nie trzeba sadzić, kurde. No, poprzełaczany czosnek w tamtym roku powychodził i tutaj ma się dobrze. Włoski się porozlatywały. No i zostały i gdzieś popuszczały. Będzie. Rabarbar bardzo ładnie się przyjął, zaaklimatyzował. Rośnie dosyć ładny. Tutaj ziemia była wygnojona. Dodatkowo dałam kompostu, który jest tuż obok. Także rośnie on praktycznie na kompoście. I będzie tutaj ładnie rósł. A tu bez posadziłam. Jeden tam na rogu, drugi też widzę, że się pięknie poprzyjmował. A tutaj jest rabarbar, ten wypierdek, który sadziłam. Taki zdechlak z doniczki w tamtym roku. Wsadziliśmy, aby tylko już wsadzić. I widzę, że żyje. Obok jeżyna bezkolcowa. I ziele. Masa ziela. Ale będzie roboty. Ale będzie roboty. I mokro. Mokro. Nadal mokro. Mokro. No i mamy dylemata. Czy jechać na przepadło, próbować tam zaorać, żeby tą pietruszkę siać, czy nie? No ja nie mam żadnego dylemata. Siedzę w domu na dupie i tyle. Gdzie się no i, takie bagno. No i chyba tak będzie, że jeszcze będziemy siedzieć. Tu na tym ogrodzie nie ma szans w ogóle, żeby cokolwiek robić. Jeszcze przynajmniej 2-3 tygodnie. Nie prędzej, bo stan wody jest wysoki. Tam wszędzie po łąkach woda jeszcze stoi. No jedynie tylko tą pietruszkę, żeby tam właśnie urobić, żeby ją już posiać. Pół metra musi spaść woda w rzece tutaj, żeby cokolwiek. Także z warzywami to wejdę prawdopodobnie tak na dobre gdzieś koło majówki, żeby to dobrze obeschło. A woda spada, ale jak krew z nosa. Tak pomalutku, że hej. No. Także siedzimy na tyłkach, jak to mąż powiedział, delikatnie mówiąc. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Takich pierwszych prac, zadowolenia. A kto nie może, to żeby czekał cierpliwie, chociaż mnie już nosi i to ostro mnie nosi. Wiem, że was też, ale musimy niestety czekać. Do następnego.